Organizujemy dzisiaj jedną z cyklu konferencji, warsztatów z biurem analogicznym do naszego, który mieści się w Sztokholmie i zajmuje się podobną problematyką jak my, czyli problematyką rozwoju regionalnego planowania na poziomie regionalnym w regionie Sztokholmu. Cała idea tych spotkań, one się już cyklicznie odbywają od pewnego czasu, między innymi odbyły się takie spotkania w Radomiu, w Płocku, a także w Sztokholmie, dokąd udawali się nasi pracownicy. Podstawę do takiej wymiany stanowi porozumienie, które zawarł Samorząd Województwa Mazowieckiego z odpowiednią jednostką samorządową w Sztokholmie. Bodaj w 2002 roku to porozumienie zostało zawarte i korzystając z ustaleń, które tam zostały dokonane, biuro nasze warszawskie nawiązało kontakt z odpowiednią jednostką, tak jak powiedziałem, w Sztokholmie i od tej pory dokonują się tego typu spotkania, na których my wymieniamy się doświadczeniami, prezentujemy swoje opracowania, dyskutujemy o problematyce rozwoju regionu. Zapraszane są również jednostki samorządu lokalnego do prezentowania swoich problemów, swoich różnych spraw, którymi się warto podzielić i jakoś przedyskutować. No i akurat drugą może taką sferą, która jest realizowana na mocy tego porozumienia, to są spotkania i wyjazdy o charakterze studyjnym, o takim szkoleniowym, gdzie staże, gdzie nasi pracownicy, a także odpowiedni pracownicy ze Sztokholmu odwiedzają czy to ich biura, czy to w ich wypadku nasze, gdzie przez powiedzmy okres tygodnia uczestniczą w bieżącej pracy, uczestniczą w rozmaitych imprezach i spotkaniach, które odbywają się akurat w takim merytorycznym wymiarze, który nas interesuje. Dzisiejsze spotkanie ma charakter całkowicie roboczy i robimy to bez jakiegoś specjalnego zadęcia. Jest ono dwudniowe. Pierwszego dnia będziemy omawiać częściowo sprawy związane z rozwojem regionów szwedzkich, częściowo dzięki uprzejmości pana prezydenta Kotowskiego zapoznaliśmy się już z problemami rozwojowymi Ostrołęki, a równocześnie nie tylko w wymiarze teoretycznym, też prezentacji na folderach, ale również w terenie, gdzie pracownicy Urzędu Miasta prezentują kwestie rozwojowe naszego miasta w terenie, w trakcie objazdu. W drugim dniu będziemy również omawiać cały szereg zagadnień, których ja tutaj nie będę szczegółowo omawiał, natomiast chcemy zapoznać naszych gości z problematyką subregionu ostrołęckiego, który ma charakter w dużym stopniu rolniczy i tam również będziemy starali się pokazać podstawowe charakterystyki naszego obszaru, głównie specjalność, specjalizację rolniczą, czyli mleczarstwo, a także te funkcje, które powodują, czy też służą dywersyfikacji struktury gospodarczej tego subregionu, która jest w dużym stopniu warunkiem jego rozwoju, pomyślnego rozwoju ekonomicznego. Jedną z takich funkcji jest agroturystyka. Planujemy spotkanie i wyjazd do jednego z takich
gospodarstw w miejscowości Lipniki. No i to w zasadzie tyle tego programu. Ta współpraca będzie kontynuowana i sądzimy, że jeszcze nie raz może do Ostrołęki nasi goście zawitają. To wszystko, dziękuję. Hello, my name is Lars Sundblad. I'm a planner in the municipality of Sigtuna in Sweden. It's a part of the Stockholm region. And this is my first trip, in fact, to Poland. My first visit to the Warsaw region and the first visit in Ostrołęka. So far it has been a very interesting trip for me to know more about Poland and its the surroundings of the Warsaw region. It seems to be a very interesting city because of its history, and I saw on the picture that on the film that former Swedish troops has been here to fight against Poland, yes, in the 16th century. I think it's point out the connections, the former connections between Sweden and Poland. And I think it's interesting to know more about the history from the Ostrołęka and the surroundings nowadays, what has happened to Ostrołęka since the Second World War and so on. And I think it's has been a very, very fast growing city since the last years. So I think it's very interesting for me, coming from a municipality and the periphery of the Stockholm region, to know more about a city in the outside the Warsaw region.